Synu, nauczę cię dziś, jak robić plecy. Jak mam iść na Sopot, to zostawcie łapę w górę. 10 tysięcy łapek do góry i idę w maju, w czerwcu na Sopot. Serio? Bro. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Moi drodzy, dzisiaj mamy Q&A. Będę jechał przez dzień i w ciągu dnia będę wam odpowiadał na pytania po kolei. Ostatnie Q&A było jeszcze w Stanach Zjednoczonych, więc minęło parę miesięcy, bodajże 4. Także odpowiedni moment to jest, żeby sobie odświeżyć parę, no może nie odświeżyć, po prostu odpowiedzieć na kilka pytań. Czym się depiluje, jak się depiluje, czy w ogóle się depiluje, a więc mnie nie depiluje się w ogóle, ale ogólnie nie mam dużo zarostu, jedyne co to pod pachą i tam na dole z tyłu. Jedyne co mogę wam powiedzieć, że jestem dumny, to mam zarost jakiś na brodzie, mam taką kozią bródkę, 10 włosków, tu 10, akurat się zgoliłem, więc za dużo nie widać, 2000 włosków. Chyba pójdę na zawody sylwetkowe w Sopocie teraz w tym roku. Oczywiście nie przygotowywałem się do tego w ogóle, poza tym, że miałem swoje treningi. I myślę, że będę musiał dociąć na Sopot i spróbuję stanąć w męskiej sylwetce. Jeżeli podoba wam się ten pomysł, to zostawcie łapę do góry. Oczywiście ja jestem kompletnym amatorem. Nie mam nic wspólnego jakby z kulturystyką, ale dla fanu, dla celu, żeby mieć coś do zrealizowania, jestem gościem, który musi dążyć do czegoś, jakiś mieć taki challenge. Zrobię sobie ten challenge, bo tyle lat trenuję, że co tam, pokażę oficjalnie, będę mógł się pospinać. Także o, dajcie znać, co sądzicie. A tutaj, jak widzicie, taki mini magazyn się robi, ale są bluzy w rozmiarach S, M, L, te wszystkie, których brakowało, także ludzie z mniejszymi rozmiarami mają już co zamawiać. Zapraszam, Ivan.pl. Teraz właśnie jestem w trakcie pisania scenariusza do jednego z nadchodzących filmów, które będą podzielone prawdopodobnie na dwie części. Mega się zapowiada, naprawdę. Piszę ten scenariusz, jest genialnie. A w międzyczasie mogę odpowiedzieć na kolejne parę pytań, więc zobaczmy, co tutaj jest. O, to jest całkiem dobre pytanie. Zygzak McQueen ma ubezpieczenie na życie czy na samochód? Takie bardziej bekowe, ale głębokie, jakby się zastanowić. Jeżeli to się nazywa Auftan, to powiedziałbym, że to jest samochód po prostu, więc ubezpieczenie ma na samochód, bo jest samochodem, tak? I jednocześnie powinno to zawierać to ubezpieczenie na życie samochodowe. Ale no, tak, to jest ciekawa rozkmina, no myślę, że tak. A co wy sądzicie? Dajcie znać w komentarzu, jak uważacie. Osoba z nadwagą, na przykład 20 kg, lepiej zacząć od tego, żeby zrzucić kilogramy, czy zaczynać od treningu siłowego? Powiedziałbym tobie prosto, najpierw zrzuć parę kilogramów, żebyś nie obciążał sobie stawów i wszystkiego, żebyś się wzmocnił, więc zrzuć te kilogramy i później zacznij ładować. Kiedy zacząłeś trenować, czy kiedyś byłeś ulany, jesteś zajebisty, dzięki tobie zacząłem trenować, pozdro, dziękuję uprzejmie, thanks bro. A teraz, kiedy zacząłem trenować, mając jakieś 16-17 lat, nigdy nie byłem ulany, zawsze byłem bardzo szczupły, zawsze byłem tak chudy, że miałem nogi, uda miałem jak teraz przedramiona i sobie biegałem taki bocian, wszyscy się ze mnie śmiali, nawet miałem kompleksy na tym punkcie, ale już mi przeszło, chociaż dalej się śmieją. Do roboty! Może pomogę. Proszę. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Teraz jestem w trakcie odbierania pasów do kół gimnastycznych. Zaraz wam pokażę. Jesus Christ. Spokojnie, te będą moje. Od ilu lat ćwiczysz i jaka jest twoja największa motywacja? Okej. Okay. Nie no, 9 lat ćwiczę. Moją największą motywacją... To się zmienia, to się z wiekiem zmienia, z czasem. Na początku wiadomo, jest to motywacją, jest wzrost, przyrost, że chcecie być więksi, silniejsi, mieć respekt. Ale to się zmienia i obecnie, odkąd nagrywam na YouTubie, przynajmniej przez ostatni rok, największą motywacją dla mnie jesteście wy. Nigdy nie widziałem za bardzo sensu głębszego w takim amatorskim, zawodowym trenowaniu. Zawsze przez ostatnie 9 lat miałem podejście do treningu bardzo mocne, bardzo takie stricte i wiecie, dużo wyrzeczeń,
bardzo taka dedykacja wielka i nie widziałem, na co to się przekłada. Nie przekładało się to na pieniądze. No i w końcu pierwszy raz w życiu rzeczywiście mam motywację ćwiczyć, bo na tym zarabiam. Więc naprawdę, wy jesteście moją największą motywacją. Dziękuję wam, bo... A tam co się będę rozpowiadał, nie będę już tutaj kolorował, tylko wiecie, odpowiedziałem. I teraz taka ciekawa rzecz, a mianowicie pytanie dotyczącego tego, jak zacząć vlogować, jak się nie wstydzić tego, jak się nie wstydzić mówić wśród ludzi. Wiecie co, tutaj bym powiedział, że największym czynnikiem jest pewność siebie. Nawet jeżeli się stresujecie, to samo co ja wam mówiłem, byłem na scenie, byłem prezenterem, stresowałem się, ale nie dałem tego po sobie poznać i po prostu mówiłem, w środku srałem po gaciach. To tak samo jak idziecie w publiczność, idziecie do ludzi, coś nagrywacie i zastanawiacie się, co sobie ten człowiek myśli w tym momencie, to nie myśl, albo myślcie o tym, tylko nie dajcie mu znać do zrozumienia, że wiecie, że o tym, że się tym przejmujecie. Kupcie w ogóle, im bardziej ostentacyjnie to zrobicie, tym lepiej. Wielka kamera, Joby, tak samo nie filmujcie GoPro małym, tylko kupcie sobie wielką kamerę. Wtedy ludzie od razu pomyślą, profesjonalista. Jak będziecie chodzić z Jobim, z tym takim kulistym, wyginającym się statywem, ludzie pomyślą, to jest zestaw vlogowy, to musi być vloger, nie? I tak spotkałem się z czymś takim, że im miałem większy zestaw, gimbal w łapie, to wszyscy od razu propsy, także... Idźcie na całość, nie wstydźcie się, nie pokazujcie strachu, nie pokazujcie lęku i to wam się opłaci. Wracamy do Q&A. Czy opinia innych ludzi ma znaczny wpływ na ciebie? No więc jeżeli chodzi o to pytanie, raczej bym powiedział, że ogólnie nie, ale bardzo liczę się ze zdaniem osób, które są mi bliskie, albo ktoś, kto troszczy się o mnie po prostu w taki sposób i wtedy biorę to pod uwagę. Jeżeli jest to ktoś obcy i mnie hejtuje i kompletnie nic o mnie nie wie, to spływa to po mnie i w ogóle się tym nie przejmuję. 18 lat, druga liceum, 18 lat podniosłem pierwszą stówę na klatę, na zawodach. 3 złote i grosik. Kiedy jestem przeciążony, przemęczony, to zazwyczaj w ogóle nie ćwiczę, odpuszczam sobie, nie prę na siłę i trenuję co drugi dzień, zazwyczaj nie mam tak, że środa, poniedziałek, środa, piątek, tylko na przykład co drugi dzień, cały czas, albo czasem mi odbije, czegoś nie dokończę, więc idę na drugi dzień, zrobię 2 dni z rzędu, nie mam reguły, ale przynajmniej co drugi dzień. Należy podać ilość. Można płacić. Siatek? Zero. Nie ogarniam technologii. I się przedłużyło. Gdyby była taka możliwość, że mógłbyś się cofnąć w czasie i dać radę AJ-owi z przeszłości, to co byś mu powiedział? Myślę, że bez zastanowienia powiedziałbym mu: AJ-u, trzeba było kupić kamerę nie w wieku 24 lat, tylko w wieku 17 lat i wtedy by było super. No. Powiedziałbym nie, chciałbym szybciej. Szkoda, że szybciej nie kupiłem swojej pierwszej kamery i nie zacząłem nagrywać na YouTube'a, nie zacząłem się tym interesować szybciej. Ale zabawkę sobie zrobiłem, zobaczcie. Się oparzyłem. Kupiłem wypalarkę z moim logo, zobacz. Uczę się wypalać, na razie czuję, o serio, czuję spaloną skórę. Muszę spojrzeć, czy się nie uszkodziłem. Ej, to była sekunda, nie? To było w ogóle ćwierć. Ułamek sekundy i stopiło mi skórę. Tutaj mam regulator fazowy i muszę właśnie, badam na jakie napięcie, na jakie natężenie przepływu ustawić to wszystko. Żeby po prostu nie paliło, a żeby logo dobrze się tłoczyło. W końcu się ciężarek na coś przydał. Pyk. Piękne. Powiem wam, że jestem zaskoczony nawet tym, jak to wyszło wszystko, bo na początku przez chwilę myślałem, że będzie gorzej, ale jednak te 200 prób na początku zrobiło swoje, więc ostatecznie wyszło gitara. Także teraz oficjalnie macie coś, co jest z moim udziałem, takim z moim wkładem.
Czy spodziewałeś się takiego rozwoju swojej przygody z YouTube? Czy nie przeszkadza ci rozpoznawalność? Pozdrowienia, w przeciwieństwie do niektórych, którzy mieli takie boom nagle, albo coś im wyszło przypadkiem, to u mnie od początku było to zaplanowane i chciałem tego bardzo mocno i do tego dążyłem, dalej dążę, więc tak, spodziewałem się tego. A czy nie przeszkadza mi rozpoznawalność? Myślę, że jeszcze nie jestem aż tak bardzo rozpoznawalny, no ale jeżeli ktoś do mnie podchodzi, to zawsze mnie to bardzo cieszy i bardzo chętnie robię sobie fotę, także pamiętajcie, chętnie zapnę z wami łapę. Ile mam w bicku? W sumie nie wiem, ty. Powiedziałbym, że 44, może prawie 45 w lewym, a w prawym mam prawie jest o centymetr mniejszy. Trzyma, należy, całe moje ciało na lajcie. Nie puszczę. No, 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 było, także ostatnie pytanie na dzisiaj, będziemy się zawijać. W którym momencie, jeśli taki nastąpił, robienie tego, co robisz, zaczęło być opłacalne finansowo? Jak widzisz swój rozwój swojej działalności w przyszłości tak okiem przedsiębiorcy? Teraz podzielmy to na pół. Powiedzmy tak, wiedziałem, że to będzie opłacalne już rok temu mniej więcej, tak po roku tego nagrywania. Natomiast zaczęło to być opłacalne chyba w ogóle w tym roku, albo dopiero kiedy otworzyłem sklep, zacząłem podejmować różne działania takie własne. I teraz też będę wchodził w jedną współpracę, o której niedługo usłyszycie, taką dłuższą. I myślę, że dopiero w tym momencie to zaczyna być opłacalne finansowo, także się zwraca i mogę utrzymywać się z tego po prostu co robię, czyli z tak zwanego YouTube'owania, z nagrywania filmów. Więc tak, teraz to zaczyna być opłacalne, a wrzuciłem w to chyba już ze 100 tysięcy, nie? Naprawdę, tak. Znaczy licząc oczywiście koszty utrzymania i takie rzeczy, no ale no sam YouTube, sprzęt i to wszystko to z 50, wiesz? Więc teraz dopiero na tym zarabiam. I jak widzisz swój rozwój, rozwój swojej działalności w przyszłości? Rozwój mojej działalności idę trzema kierunkami mniej więcej. Jeden kierunek to jest ja jako osoba, która nagrywa filmy, tak? Jako YouTuber. Druga rzecz to jest robienie filmów i trzecia rzecz, działalność filmowa i trzecia rzecz to jest rozpisywanie planów treningowych, opieka treningowa i dietetyczna. To są te trzy ścieżki i w przyszłości będę chciał zbudować team większy, żeby móc to wszystko ogarniać. No nie wiem, będę prezesem w swojej firmie. Tak to przewiduję. Nie wiem ile to potrwa, ile lat do tego, żeby się udało, ale takie są plany. Trzy kierunki, żeby każdy w razie czego ratował. Jeżeli jeden podupadnie, to coś ciągniecie z drugiego i tak dalej. Wiecie, zabezpieczenie, kwestia taka zabezpieczenia. To by było na tyle. Q&A, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzień był długi, jestem zmęczony. Jeżeli chcecie więcej takich odpowiedzi, to zostawcie pytania w komentarzu. Udostępnijcie ten film, bo zawsze wasza aktywność, zobaczcie jak ostatnio wasza aktywność pomaga, nie? Komentarze i udostępnienia, to jest po prostu, dziękuję, bo to wy. I widzimy się niebawem, także peace out, brother, buziaczki, dobranoc, na razie, yo.